tvpodkarpacie.pl. Turniej półfinałowy o wejście do pierwszej ligi siatkarzy zainaugurował pojedynek pomiędzy Katowicami i Krakowem. Przed meczem trudno było wskazać zdecydowanego faworyta, ale już w trakcie rywalizacji stało się jasne, że tego dnia lepsi byli gospodarze. Zawodnicy Hutnika nie dali sobie szansy na pokazanie gry, do której przyzwyczaili kibiców, popełniając zbyt dużo błędów. Czarni punktowali przeciwnika szczególnie dzięki skutecznej i efektownej grze na skrzydłach. TKKF Czarni Katowice, Hutnik Kraków 3-0. Sety kończone były wynikami 25-18, 25-20 i 25-19. Wynik może sugerować, że mecz był bardzo łatwy, tak? Ale w naszej drużynie troszeczkę było nerwowości, nierównej gry i można powiedzieć, że to było nasze gdzieś 60-70% tego, co normalnie gramy. Może tutaj z perspektywy kibica może łatwa, ale z naszej to był bardzo ciężki mecz, bo nad drużyną przeciwnika pracowaliśmy praktycznie od półtora tygodnia. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas kluczowy mecz, żeby w ten turniej dobrze wejść. Mnóstwo wideo, przygotowania, znajdywania słabych punktów i ustalania, jaką my mamy siatkówkę grać. Dużo z tych założeń wykonaliśmy dzisiaj i dzięki temu jest zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że zespół z Katowic jest dosyć mocnym zespołem, poukładanym i to było widać na boisku. Myśmy po prostu nie zagrali swojego, nie wiem, może hala, może stres przed tak turniejem spowodował to, że no, nie zagraliśmy nawet na 50% swoich możliwości. Ja myślę, że w następnych meczach wrócą te elementy, których tutaj brakowało, czyli przede wszystkim zagrywka, no bo tutaj był dramat z zagrywką dzisiaj. W momentach, kiedy ta zagrywka była najbardziej potrzebna, czyli w momentach, gdzie dochodziliśmy, odrabialiśmy 3-4 punkty straty, następnie dwie zagrywki pod rząd zepsuta i znowu nadrabianie. No nie da się cały mecz gonić przeciwnik i pozwalać przeciwnikowi uciekać, bo przeciwnik nie uciekał z własnej gry, tylko po naszych błędach. Więc tutaj trzeba te błędy wyeliminować. Oceniam też drugą stronę siatki, która popełniła w dzisiejszym meczu niesamowite dużo błędów na zagrywce, czyli ten nasz potencjał się nie pokazał tak do końca, bo dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, że Kraków nam bardzo dużo pomógł. Chciałbym podziękować w tym miejscu trenerom, którzy pracowali nad drużyną przeciwnika i naprawdę dużo pracy włożyli w to, żeby ich rozpracować, przekazać nam swoją wiedzę, jaką przez to zaczerpnęli i teraz tutaj była nasza głowa, żeby to zrealizować i pokazać. I myślę, że w tym meczu było widać, że założenia taktyczne realizowaliśmy i dzięki temu wygraliśmy. Zawodnicy mają potencjał, udowodnili to nawet teraz w play-offach z Jaworznem, że potrafią naprawdę fajne mecze zagrać. I myślę, że jutro ta gra wróci, a będzie to na pewno kluczowy w tej sytuacji mecz z bardzo dobrym zespołem Sanoka, ale tak powiedziałem, jestem optymistą i liczę jutro na wygraną. Obych jest bardzo fajny do trenowania i do grania, również na pewno spełnia wymogi jak i pierwszej ligi i nawet myślę, że plus ligi. Jeśli chodzi o kibiców, no to wiadomo, w większym mieście zawsze jest troszeczkę trudniej o pozyskanie kibica, no bo ma troszeczkę większy wybór, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe. Jak wiadomo, w tym weekend niestety WTA zabrało nam kibiców, bo wszyscy poszli na spodek i rywalizujemy z Agnieszką Radwańską i troszeczkę może to jest nierówna walka, ale staramy się, że po prostu z meczu na mecz wypełnić tą halę. Hala jest nietypowa dla nas, nie graliśmy na takiej hali, nie trenowaliśmy. Mieliśmy punkty odniesienia bardzo odległe i tutaj zwłaszcza widać było to przy zagrywce. Nie było tej pewności zagrywki, którą potrafimy grać. No i w przyjęciu też nie było to, co można było oczekiwać. A bez tych dwóch elementów siatkówkę grać nie można, więc było dzisiaj rozpoznanie bojem, więc jutro nie będzie już wytłumaczenia, że hala nie taka, że za zimno, za ciepło. Po prostu trzeba zagrać swoje. Jeżeli się chce być w grze, jutro mecz trzeba wygrać. Wiemy, o co gramy, wiemy, jaki mamy cel, ale wiadomo, że mecz meczowi nierówny. Mieliśmy dużo zwycięstw z rzędu, no ale tego przeciwnika nie znaliśmy, nie graliśmy z nim i zawsze jest gdzieś ta niepewność, że mogą coś nowego zagrać, czymś nas zaskoczyć. Jak to trenerzy powiedzieli, wykonaliśmy pierwszy tip-top z 7. I będziemy kroczyć dalej. Jeszcze troszeczkę grania zostało, ale cieszy na pewno dzisiaj wygrana, bo przybliża nas na pewno jak na razie do awansu, do samego finału, a potem w finale będziemy walczyć dalej. Drużyna biła
była robiona po to, żeby awansowała. Wiemy, jak to wygląda awans do pierwszej ligi. Wystarcza jedna kontuzja lub jeden nieudany mecz i niestety nie musisz wejść nawet z potencjalną drużyną do pierwszej ligi. To, że wygraliśmy na razie pierwszego mecza, to nam pomaga w tej naszej skale, żebyśmy poszli gdzieś bliżej. W sobotę Czarni Katowice podejmą Wolej Rybnik, natomiast Hutnik Kraków zmierzy się z TSV Celfast Sanok. Transmisję na żywo z tych spotkań przeprowadzi portal esanok.pl. TV Podkarpacie.pl